Zatem premiera Hello Neighbor 2 jest już za rogiem i to bardzo dobra okazja, by przyjrzeć się mega dziwnej historii tej gry. I tutaj nie chodzi o lore, ani nic z tych rzeczy, a o samą historię, w jaki sposób ta gra była wydawana, reklamowana i tak dalej, bo to jest tak interesujący case, że muszę się temu przyjrzeć i jednocześnie pociśniemy z tego trochę beki, bo to jest jakiś żart. No bo wyobraźcie sobie, że Tiny Build po wydaniu Hello Neighbor 1 odczekało kilka lat i nagle stwierdzili, że stworzą zupełnie inną grę w tym samym uniwersum, w tym samym świecie, tyle że będzie się ona nazywała Hello Guest. Wydali do niej alfę, która była jedną grą, ale później się zreflektowali i stwierdzili, że teraz będzie Hello Neighbor 2 i stworzyli nowe alfy do zupełnie innej gry, która wyglądała totalnie inaczej, a potem zdążyli ją jeszcze zmienić ze 3 razy, jak nie 4, a później Hello Neighbor 2, nowe. Pokrótce o tym sobie dzisiaj pogadamy. Także cześć wszystkim, ja jestem Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym to właśnie rzucimy okiem na to, co się działo z Hello Neighbor 2 przez 2 lata, w sumie nawet prawie 3 lata produkcji. Nim zaczniemy, standardzik, zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo dobijemy 250 tysięcy widzów. Zostaw także kciukę w górę pod tym filmem, jeżeli materiał ci się spodoba. Zapraszam również na mojego Instagrama i TikToka, MondarX, linki macie w opisie. A tymczasem rozsiądźcie się wygodnie i lecimy z tą zacną, poruszającą historią Hello Neighbor 2. Więc sytuacja wygląda tak. Kilka dni temu na kanałach co niektórych youtuberów z Polski, jak i spoza naszego kraju, zaczęły pojawiać się gameplaye z Hello Neighbor 2. Haczyk natomiast jest taki, że Hello Neighbor 2 jeszcze nie wyszło. Premiera jest zaplanowana według Steama na 6 grudnia, a według Metacritica na 16 grudnia, więc... No, całkiem interesująco. W każdym wypadku, co niektórzy youtuberzy otrzymali kopię gry przedpremierowo, więc mamy już szansę, by rzucić okiem na to, co Tiny Build nam przygotowało. Ale jeszcze nie będziemy chyba wyjaśniać fabuły tego, poczekajmy jeszcze do premiery. W każdym wypadku, patrząc na to, że Hello Neighbor 2 chyba jest już stabilnie z nami i faktycznie możemy popatrzeć na całą zawartość tej gry plus DLC-ki od razu na premierę? No nie wiem, dość ciekawie. W każdym razie, jeżeli mamy już taką możliwość, może cofnijmy się o te kilka lat i rzućmy okiem na tą całkiem dziwną historię Hello Neighbor 2 od czasów pierwszych zapowiedzi, kiedy Hello Neighbor 2 powstawało, ale to jeszcze nie było Hello Neighbor 2. Poprzez różne słabsze i lepsze alfy aż do teraz. Chyba wiecie, o co chodzi. Więc na początku, w pierwszym kwartale 2020 roku, Tiny Build wypuściło grę Hello Guest, która była takim trochę nie wiadomo czym. Bo z jednej strony wszystko wyglądało na Hello Neighbor 2. Ale to nie było Hello Neighbor 2, tylko bardziej zupełnie inna gra, z tymi samymi mechanikami, z bardzo podobną grafiką, fabułą w miarę też, która była tylko i wyłącznie osadzona w tym samym świecie. Sąsiada tu nie było, no tak jakby, był tylko tytułowy guest, czyli... No wiadomo. Akcja gry toczyła się w parku rozrywki, którego mieliśmy pilnować, został opuszczony ze względu na przerażającą tragedię, która miała w nim miejsce. Pierwsza wersja Hello Guest była bardzo dziwna, bo chodziliśmy po dość słabo wykonanym obszarze, który tak jest, miał nawet swój klimat, odganialiśmy latarką typków, którzy przychodzili go pooglądać, a jednocześnie... Sami musieliśmy jakoś radzić sobie z gestem, który był na maksa nijaki. Gra w zasadzie była podzielona na kilka dni tygodnia i każdy kolejny dzień rozpoczynał się po naszej śmierci, a zasadniczo jak przegrałeś, to kończyło się wszystko tym, że gest podkładał wszędzie C4 i wszystko wybuchło. Okej. Ponadto sam mogłeś rozwalić to coś za pomocą rakiety i wówczas ukazywał się dom sąsiada albo coś. No nie wiem, ten prototyp alfa była bardzo słaba. W każdym razie później, w trzecim kwartale 2020 roku, ukazała się kolejna alfa, tyle że nie Hello Guest, a już Hello Neighbor 2. Zasadniczo podobieństw do Hello Guest nie ma, poza jednym wielkim, mianowicie tutaj w roli głównego antagonisty pojawia się nikt inny jak Guest. Zatem wygląda na to, że na przestrzeni tych kilku miesięcy Tiny Build zauważyło, jak bardzo ludzie porównują oryginalne Hello Neighbor do Hello Guest i wszyscy stwierdzili, że wykopujemy Hello Guest i tworzymy Hello Neighbor 2. I oto powstała pierwsza alfa do Hello Neighbor 2. No i zasadniczo wszystko było tutaj bardzo podobne względem pierwszego Hello Neighbor. Mamy dom na totalnym odludziu, do którego musimy się dostać.
ponieważ sąsiad zaginął. Wejście do domku strzeże nikt inny jak Guest i za każdym razem, kiedy go spotkamy, ten po prostu nas z niego wywala. Główną różnicą jest to, że dostaliśmy teraz lornetkę i to w sumie tyle. Ta alfa po prostu nie była jakaś bardzo ciekawa, była strasznie miałka. Niewiele się tu działo, generalnie brak jakiegokolwiek startu do którejkolwiek alfy Hello Neighbor, jedynki, tych jeszcze pięknych alf z 2016 roku. Jeżeli was to interesuje, ta alfa kończyła się widokiem sąsiada z samej góry domu i zapytaniem, czy wygrałeś. No powiem tak, średnio. W każdym wypadku, czwarty kwartał 2020 roku przyniósł alfę 1,5. Jak nie mam jej, akcja ma miejsce w Halloween, a oto szybkie założenia fabularne. Sąsiad zaginął, musisz bić się do domu, ale tym razem mamy Guesta, który jak zawsze pali śmieci, bo to jest jedyna ważna, no nieważna, bo fatalna rzecz, jaką on robi na przestrzeni całego swojego czasu growego, na przestrzeni wszystkich alf. Widzimy również trójkę dzieci, które przyszły po cukierki do nie tego domu, do którego powinny, i zostały porwane przez Guesta. I generalnie cała reszta tej alfy to ponownie Hello Neighbor w nie najlepszej formie. Ta alfa była strasznie znowu taka nijaka, niewiele się tutaj działo i trochę zabugowana dodatkowo była. Generalnie wszystko kończy się tym, że wreszcie wchodzimy na strych, a tam miejsce ma pewna cutscenka, trochę niewiele nam mówiąca, że sąsiad może chciał kogoś uratować czy coś, a koniec końców okazuje się, że ziomek, którym gramy w ostatecznym Hello Neighbor 2, oglądał tak naprawdę jakąś kasetę, robiąc jakiś reportaż czy coś, a ostatecznie ktoś wjechał mu na chatę i tutaj się wszystko kończy. No takie to wszystko średnie bym powiedział i także dość średni był odbiór, w wyniku czego Tiny Build zniknęło na półtora roku. No tak mniej więcej, bowiem w kwietniu 2022 roku wyszła beta gry. No i bez większych zaskoczeń ona ponownie była czymś zupełnie innym niż poprzednie dwie alfy. To była znowu totalnie inna gra. Na początku poznajemy naszego głównego bohatera, czyli tego samego wścibskiego dziennikarza, którego widzieliśmy poprzednim razem. I on przyjeżdża do miasteczka Wyron Crooks, żeby prawdopodobnie, a raczej na pewno, zbadać sprawę zaginięć dzieci w tym miejscu. I tak jest, pewnie wszyscy spodziewalibyście się, że za tym wszystkim... Czekaj. Chyba było słychać. Sorry, bawiłem się fotelem. W każdym wypadku spodziewalibyście się, że za tymi wszystkimi zaginięciami stoi sąsiad, ale tak naprawdę walczymy tutaj z kilkoma sąsiadami naraz. No dobra, może przesadzam, nie każdy z nich stoi za jakimiś zaginięciami i tak dalej, chyba wiemy, kto za nimi stoi, ale w każdym wypadku teraz wchodzić możemy, a raczej musimy, do wielu domów w tym mieście i każdy z nich jest trochę inny. Bo przykładowo nie mamy tutaj tylko i wyłącznie Theodora Petersona, Kyla Wilsona, ale mamy też chociażby jakiegoś dziennikarza, ważniaka, czy kim on tam jest, który mieszka w jakiejś wielkiej willi i on też nas nie lubi i nas wykopuje z domu. Generalnie jest tego więcej, jest fajniej i jest trochę bliżej względem pierwszych alf Hello Neighbor i dodatkowo dużo, dużo lepiej niż w przypadku poprzednich alf dwójki. No bo nareszcie możemy się tutaj skradać, a nasi przeciwnicy nie wyglądają jak... Tylko faktycznie wyglądają jak ktoś, kto może być ciekawy. Co więcej, przed nami otworem stoi jakaś tam część tego miasteczka, w której możemy dowolnie się przemieszczać. Nie jest to sandbox ani z tych rzeczy absolutnie, ale w każdym wypadku mapa jest większa i nie mamy teraz tylko i wyłącznie jednej ulicy albo jednego zadupia, tylko mamy jeden większy hub i jest naprawdę fajnie. Oczywiście, jak to bywa z alfami i betami Hello Neighbor, kończą się w dość niespodziewany sposób i tak samo też jest tutaj. Wchodzisz na strych do sąsiada i ciągle się nastąpi. Ale ogólnie w tym momencie wszystko zapowiadało się bardziej obiecująco niż te półtora roku wcześniej. Co więcej, zagadki wreszcie miały jakiś sens, a nie były tym idiotycznym bieganiem po całym domu, żeby tylko rozmrozić łom albo coś. W każdym razie do teraz, czyli do przed premierą Hello Neighbor 2, to była najwyższa forma, jaką Hello Neighbor 2 sobą prezentowało, no bo już we wrześniu bieżącego roku pojawiło się Hello Neighbor 2 demo i tak jak co niektóre osoby, ja również nie mam pojęcia, czym jest to demo. No bo wszystko zaczyna się w tej samej stodole, w której rozpoczynało się Hello Neighbor 2 beta, tyle że po wyjściu ze stodoły nie widzimy stibagowanego Guesta, a scenerię rodem z jakiegoś snu czy koszmaru. W każdym wypadku idziemy prosto i dostajemy się do jedynego dostępnego domku, czyli domku sąsiada,
I ponownie musimy odkryć jego mroczny sekret. I tak, powiem szybciutko w skrócie. Jest w porządku pod względem rozgrywki. Zagadki są git, rozgrywka jest sponio, sąsiad wreszcie jest fajny, normalny, tak samo jak w poprzedniej becie. Nie zachowuje się w taki sposób, którego byśmy po nim nie oczekiwali. Aczkolwiek wszystko zamyka totalnie nieoczywista klamra w postaci tego. What the fuck? Wobec tego demo nie przedstawia absolutnie żadnego nowego lore ani nic z tych rzeczy, tylko daje kolejny pretekst do zagrania w sąsiada. Tak naprawdę nie ma tutaj nic ponadto i szczerze, w mojej opinii, beta jest dużo większym demem ostatecznego Hello Neighbor 2, które zaraz wyjdzie, niż to demo. Naprawdę, to jest wręcz zabawne, jaki oni mają dziwny marketing. W każdym wypadku, przechodząc do teraz, czyli do grudnia, co za piękny miesiąc, Hello Neighbor 2 swoją premierę ma 6 grudnia. Nie wiem, co jest to na Metacriticu, ale chyba walnęli jakiś błąd. Nie wiem, pomylili jedynkę z zerem czy coś. W każdym wypadku premiera Hello Neighbor 2 jest już za rogiem. A co niektórzy youtuberzy w ramach jak mniemam swoistej kampanii marketingowej otrzymali swoje kopie gry przedpremierowo i już zaczęli nawalać z niej serię. I szczerze, jakby tak teraz popatrzeć na tą grę, to jest dokładnie rozwinięcie bety, a nie dema. Jeszcze nie widziałem tutaj wszystkiego, wolę sobie ją ograć samemu tuż po premierze. Aczkolwiek z tego co widziałem, wygląda to spoko, aczkolwiek wiele opinii mówi, że to jest na maksa mega dziwna gra, ale jeszcze nie wiem czemu, dowiemy się 6 grudnia. I w każdym wypadku, w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. To była ta mega dziwna historia Hello Neighbor 2, którą chciałem wam przedstawić. No, nie powiecie, że nie jest dziwna. Hello Neighbor 2 to jest w ogóle jakaś taka... Kurde, nie chcę mówić dziwny trzeci raz. No wiecie, o co chodzi. Na początku to była zupełnie inna gra, która jednak pod wpływem dziwnych opinii... Kurde, czemu dziwnych? Mordo. Która pod wpływem licznych, niespodziewanych przez tajny build opinii graczy zamieniła się w Hello Neighbor 2, które w zasadzie zmieniało się co chwilę. I teraz, czy tu jest gest w ogóle dalej w tej grze? Bo gest był tutaj od początku, a chyba go wykopali w becie. Co więcej, kiedy sam 2 lata temu nagrałem ten mega dziwny film, muszę się oduczyć mówić tego słowa, naprawdę, jakiś zamiennik. Kiedy te 2 lata nagrałem ten mega specyficzny film na temat Hello Neighbor 2, to akurat wtedy musiałem coś kliknąć źle i zamiast nagrać dźwięk mikrofonem, nagrałem dźwięk kamerką internetową. Przeklęta gra i tyle. W każdym wypadku przyjrzymy się niej już po premierze. Nie wiem, czy znajdziemy na to czas, musimy znaleźć oczywiście czas, bo tego samego dnia wychodzi jeszcze Project Playtime, więc będziemy może prowadzić 2 serie na przemian, jakoś to pogodzimy. W każdym razie wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się podobał, zostawcie suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem. Dobijemy wszyscy 250 tysięcy widzów na tym kanale, a także 300 tysięcy jak najszybciej. Wpadnij koniecznie na moje poprzednie filmy, wyczekuj również tych następnych. Zapraszam cię również do mojego Instagrama, TikToka i całą resztę. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A my słyszymy się już wkrótce, mówi do was Mondar. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim. Cześć.